W ramach bolesławieckich euroregionalnych biegów ulicznych zawodnicy rywalizowali w kilkunastu kategoriach. Zgłosiła się rekordowa liczba biegaczy. Na starcie było ich blisko 600. Biegli panowie, panie, chłopcy i dziewczęta, osoby na wózkach inwalidzkich, wielbiciele Nordic Walking, mamy z dziećmi, drużyny zakładów pracy i po raz pierwszy w Polsce weterani wojenni. Pobiegła też Aneta Kurowska, wdowa po poruczniku Łukaszu Kurowskim, który zginął w Afganistanie. Jego imieniem nazwano ten bieg. Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Teraz, w tym momencie, na początku mówiłam, że w Bolesławcu, w Polsce, teraz już na świecie. Naprawdę z przyjemnością wróciłam na te tereny, gdzie byłam z mężem, gdzie mieszkałam, gdzie byłam najszczęśliwsza. I teraz też tak samo jest. Po prostu dziękuję, że mogłam tutaj być. Biegi zorganizował magistrat wspólnie z czeskim Hradkiem nad Nisą. Projekt dostał dofinansowanie z Euroregionu Nysa, a honorowym patronem był prezydent Bolesławca i prezydent Euroregionu w jednej osobie. Wielki szacunek dla tych wszystkich, którzy wspierali to, a przede wszystkim trzeba, żebyśmy wiedzieli, że ci weterani jednak często zdrowie, czasem życie tracili, walcząc o pokój na świecie, o demokrację i niezależnie od tego, jak myślimy politycznie, tym ludziom się należy szacunek. W organizacji pomogła fundacja Start Points, zajmująca się m.in. niesieniem pomocy weteranom i ich rodzinom. Liczna grupa uczestników tego biegu, którzy swoim udziałem solidaryzują się z weteranami, bo tym weteranom dedykujemy ten bieg. Bieg jest też wspomnieniem jednego z nas, żołnierza, który zginął w Afganistanie, Łukasza Kurowskiego, który był żołnierzem niedalekiego garnizonu 10. Brygady Kawalerii Pancernej, który niestety zginął w Afganistanie. Tym biegiem, tym przedsięwzięciem chcemy pokazać, że weterani są wśród nas, są częścią naszego społeczeństwa, częścią aktywną. To nie są tylko ludzie, którzy chcą i oczekują jakichś świadczeń. Chcemy uczestniczyć aktywnie i dawać coś od siebie. Sport dla weteranów jest niezwykle istotny. Daje siłę, usprawnia, pomaga wyjść z zespołu stresu pourazowego. Jestem weteranem poszkodowanym, żołnierzem zawodowym. Gdzie pan służył? Służyłem w Iraku, byłem na dwóch zmianach, na drugiej i na ósmej. Niech mi pan powie, jak się w Polsce traktuje weteranów? Należy tym szacunkiem? Macie wszystko, co wam potrzebne? W tej chwili jest na pewno dużo lepiej niż 10 lat temu, ale to też nie jest dziwne. 10 lat temu tak naprawdę zaczynaliśmy brać udział w misjach o takim charakterze i tak naprawdę dokładnie nikt nie wiedział, jak przygotować taką misję i jak później zająć się ludźmi po tej misji. W tej chwili po 10 latach przeszło, jest dużo lepiej. Mamy ustawę o weteranach, następna ustawa, to znaczy będzie poprawka do ustawy, będzie nowa, która będzie troszeczkę rozszerzała możliwości zaopatrywania weteranów, także na pewno jest dużo lepiej niż było. Sport jest dla weteranów ważny, tak jak odskocznią, nie wiem. Sport jest bardzo ważny dla weteranów, dlatego że trzeba też pamiętać, że wśród weteranów nie tylko są żołnierze, którzy lekko byli ranni, ale też, którzy mają poważne uszczerbek na zdrowiu, na przykład brak kończyny górnej, dolnej, czy chociażby żołnierze, którzy mają PTSD. Sport powoduje, że nie zamykają się, że tak powiem, tylko typowo w swoim środowisku, tylko są aktywowani. Euroregionalne biegi odbywają się w Bolesławcu cyklicznie. Ten poświęcony weteranom dopiero pierwszy raz, co nie oznacza, że ostatni. Bolesławiec to też miasto, w którym mieszka sporo weteranów i wdów po weteranach. Mamy tutaj przecież 23. Pułk Artylerii. Mamy w Świętoszowie wielu żołnierzy, którzy mieszkają w Bolesławcu i którzy uczestniczą w misjach praktycznie na całym świecie. Ja wielokrotnie ich żegnałem, witałem, przekazywałem flagę Bolesławca, która powiewała. Oni zresztą kontaktowali się ze mną, szczególnie przed świętami, składaliśmy sobie życzenia. Więc jest to bardzo ważna część mieszkańców Bolesławca i oczywiście, która wymaga innego sposobu patrzenia przez państwo, bo tu wciąż wiele spraw jest niezałatwionych. Kiedy ja z nimi rozmawiam, oni mówią o tym, jak na przykład w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, w jaki sposób szanuje się tych weteranów, no to my naprawdę mamy dużo do zrobienia. Aneta Kurowska, której wojna zabrała ukochanego męża, kiedy tylko dowiedziała się, że bieg nazwano jego imieniem, zaczęła trenować i sama wystartowała. To gest pamięci po wielkiej stracie, po cudownym człowieku. Cudownym, najwspanialszym człowiekiem na świecie, naprawdę dziękuję mu za nasze tylko 5 lat, ale aż 5 lat. Wniósł to, co najlepsze w moje życie.